Trwa protest w obronie profesor Ewy Budzyńskiej, wobec której zarzuty wysunęła grupa studentów z Uniwersytetu Śląskiego. Chodzi m.in. o nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju dzieckiem. Autorzy petycji w obronie profesor Budzyńskiej kierują swój list do rektora Uniwersytetu Śląskiego, profesora Andrzeja Kowalczyka. W piśmie czytamy, iż wszystko wskazuje, że oskarżenia wobec profesor Budzyńskiej stanowią część kampanii zastraszania wykładowców uniwersyteckich, którzy ośmielają się stawać w obronie rodziny i podejmują polemikę z postulatami ideologii gender i organizacji LGBTQ. Za tak zwaną homofobię uznano posługiwanie się definicją małżeństwa spójną z polską konstytucją, to jest jako związku mężczyzny i kobiety, a także prezentację wyników badań naukowych potwierdzających negatywne skutki wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci, piszą sygnatariusze listu do rektora Uniwersytetu Śląskiego, którzy wzywają do natychmiastowego zakończenia postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Budzyńskiej, a także do publicznych przeprosin. Z doniesień medialnych wynika, że przebieg postępowania wyjaśniającego był wysoce tendencyjny. Zostali przesłuchani tylko ci świadkowie, którzy prezentowali krytyczną opinię o wykładowcy, a wniosek o ukaranie profesor Budzyńskiej subiektywne poglądy rzecznika dyscyplinarnego przedstawiał jako powszechnie przyjęte i wiążące dla ogółu społeczeństwa, dodają autorzy petycji na stronie brońmyprofesor.pl. W serwisie przybliżono całą sprawę naukowca mogącego poszczycić się 28-letnią pracą naukową na Uniwersytecie Śląskim, wobec którego grupa studentów złożyła do władz uczelni skargę. Tym, co wzburzyło protestujących, było nazwanie człowieka w prenatalnej fazie rozwoju dzieckiem oraz pokazywanie modeli różnych faz rozwoju płodowego dziecka. Krytyka dotyczyła także zaprezentowania badań wskazujących na negatywny wpływ posyłania dzieci do żłobków na ich rozwój, a przede wszystkim samego zreferowania przez wykładowcę definicji rodziny jako podstawowej i naturalnej komórki społeczeństwa opartej na związku kobiety i mężczyzny. Nie do przyjęcia okazało się także zaprezentowanie publikowanych w prasie naukowej wyników badań na temat negatywnych skutków wychowywania dzieci przez pary osób tej samej płci. Skarga dotyczyła także krytycznego stosunku wykładowcy do eutanazji i jej rzekomego antysemityzmu. Czytamy.